Ludzie, którzy uwielbiają czytać, przychodzą do biblioteki raz za razem. W dzisiejszych czasach, gdy książki zadomowiły się w internecie, setki historii gromadzonych jest na urządzeniach mobilnych, ale dla wielu to wciąż te papierowe, tradycyjne wydania wciąż są wyjątkowe. Jak bardzo? Sprawdzały nasze reporterki. Każda książka jest niepowtarzalna. Ładnie leży w dłoniach i szeleści na stronach. Wielu prawdziwych koneserów książek można spotkać w Zielonogórskiej Bibliotece Norwida. Jeżeli chodzi o liczbę zarejestrowanych czytelników, to najwięcej jest osób w wieku produkcyjnym, czyli tak 30+. Jeżeli chodzi o to, kto najwięcej czyta, to najwięcej czytają jednak emeryci, czyli osoby po 60 i to w ich przedziale wiekowym jest to zwycięstwo. Oni prawie 1/3 wszystkich wypożyczeń nam załatwiają, czyli to osoby, które już mają najwięcej czasu na to, żeby usiąść z tą książką i sobie poczytać, czytają najwięcej. Czytać każdy może. Nieważne, czy ma się lat 5 czy 105. W czytelnictwie nie jedna osoba znajdzie coś dla siebie. Również najmłodsi miłośnicy literatury nie boją się wypożyczać kolejnych tytułów z biblioteki. Najczęściej wypożyczane są wciąż książki fantastyczne. Fantastyka króluje, aczkolwiek też wiele osób poszukuje literatury jakiejś przygodowej. No i oczywiście obyczajówkę także gdzieś tam jeszcze wciąż zawsze jest, ale fantastyka wiedzie prym. Ci, którym brakuje czasu na tradycyjne czytanie, chętnie sięgają po audiobooki. Zobaczmy, jak to wygląda w Zielonogórskiej Mediatece Góra Mediów. Wypożyczają je przede wszystkim osoby starsze, osoby, które niedowidzą, które mają już problemy z czytaniem małych literek w książkach, ale ciekawą grupą, która też chętnie wypożycza audiobooki, są kierowcy. Odpalają sobie audiobooka w długą trasę, jadą i Remigiusz Mróz im na przykład jakiś kryminał opowiada, znaczy może nie opowiada, bo lektor zawsze czyta Remigiusza Mroza, ale przynajmniej kierowca się nie nudzi. Świat książek nie ogranicza się do słów na papierze i zawartości okładki. To również portale i media społecznościowe, gdzie czytelnicy mogą wymieniać się wrażeniami, recenzjami i teoriami na temat tego, co czytają. Jednym z takich miejsc jest Bookstagram. Bardzo się cieszę w ogóle z tej relacji z odbiorcami, że możemy czerpać od siebie nawzajem. Bardzo mnie też cieszy to, jak odbierają moje recenzje. Bo wiedzą, że często, właściwie większość książek, które czytam, poruszają jakieś ważne czy trudne tematy. Choć wyniki czytelnictwa w Polsce z roku na rok są coraz gorsze, dla wielu osób wciąż jest to miła rozrywka w wolnym czasie. Najchętniej poczytnym gatunkiem są kryminały i powieści sensacyjne. Ale dużą popularnością cieszą się także książki obyczajowe, fantastyczne i te z motywem romansu w roli głównej. A jakie książki lubią studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego? Moją ulubioną książką jest Oscar Wilde, Portret Doriana Graya. Osobiście czytam dość sporo książek, więc ciężko mi jest wybrać jedną, jedyną książkę, ale na pewno lubię autorkę Jane Austen, jest to klasyk. Który na przykład Mistrz i Małgorzata, a tak gatunkowo to u mnie fantazy przygodowe. Wydaje mi się, że to będzie Cień wiatru Carlosa Ruiza Zafona, aczkolwiek bardzo lubię też polskich pisarzy i uwielbiam polską fantastykę. Lubię książki Stephena Kinga, a moją ulubioną jest pewnie Outsider. Jedno jest pewne, Polacy wciąż mają kontakt z książkami. Część z nich sięga po standardowe, papierowe formy, inni sięgają po audiobooki bądź e-booki. Jak zatem będzie wyglądać przyszłość polskiego czytelnictwa? Miejmy nadzieję, że tylko lepiej. Okres jesienno-zimowy, a więc sezon zachorowań w pełni. To już 2 lata po pandemii, a społeczeństwo zdaje się w pełni powracać do normalnego funkcjonowania. Czy jednak tak trudny okres wpłynął na postrzeganie ludzi tematu dbania o zdrowie? Jak chronią się przed chorobą i poprawiają odporność w mroźne dni? Ból gardła, katar, kaszel to nieodłączne elementy jesienno-zimowej aury. Sposobów na zwalczanie przeziębienia jest wiele, ale ile z nich jest skutecznych? Czy lepiej sprawdzą się domowe rozwiązania, czy jednak te zalecane przez specjalistów? Witamina D, witamina C, to jest chyba podstawa. No i siedzieć w domu, wygrzać się. Mam domowe sposoby, syropy z sosny, inne, maliny i takie rzeczy. Naturalne. Czy radzi się pani też specjalistów? No jak jest taka sytuacja trochę gorsza. W takich normalnych, przejściowych radzę sobie świetnie sama. No raczej witaminę C dużo, herbata lipowa. Cytryna, cebula. A zna pan te sposoby z internetu, z domu czy od lekarza? Z domu, oczywiście z domu. Nie radzimy sobie, cały czas jesteśmy przeziębieni.
Naprawdę, 2 tygodnie nie możemy wyjść z przeziębienia. Na przeziębienie? Czytelka i chłodna kąpiel. Czy istnieją jakieś alternatywy poza babcinym syropem z cebuli lub lekami polecanymi przez farmaceutów? Lato jest to moment, kiedy mamy mnóstwo świeżych warzyw i owoców dostępnych na przykład na targowiskach, tak? Więc tam na pewno większość się wybiera. Natomiast kiedy robi się chłodniej, coraz więcej klientów trafia do nas. Mamy w ofercie właśnie produkty nieprzetworzone, z upraw ekologicznych. One zawierają więcej witamin, minerałów niż produkty wysoko przetworzone, dostępne na przykład powszechnie w marketach. Zimna woda zdrowia doda. To motto, które bardzo do serca wzięły sobie zielonogórskie morsy. Kąpiel w jeziorze zimą dla wielu może wydawać się szalonym pomysłem, jednakże jego zwolennicy widzą w tym wiele pozytywów. Bardzo przyjemnie się potem czuję, mam dużo siły i sport, który gdzieś tam się uprawia, to jest taki lżej jakoś, lepiej jest. Nie choruję na przykład, miałem zatoki, przeszły mi zatoki, dużo wpływów. Lepsza poprawa zdrowia. Ja myślę, że to chodzi coś nie tylko o sport, nie tylko o odporność, też mentalność, nawet duchową. Że możesz być świadomo, o co chodzi w środku i nawet to jest takie nieprzyjemna temperatura, możesz oddychać, kontrolować i wpisać wiadomość, że wszystko jest w kontroli. Odpowiednia dawka ruchu to klucz do lepszego samopoczucia oraz utrzymania kondycji fizycznej. Jak odpowiednio zadbać o sprawność naszego ciała, gdy zimowa aura nie zachęca? Biegacze przekonują, że ich sport jest dobry przez cały rok. To jest hartowanie takie systemu odpornościowego i jeżeli się jest dobrze ubranym, no to na pewno to gdzieś tam pomaga, żeby zachować dobrą kondycję i dzięki temu też utrzymać zdrowie. Brak zachorowań, dobra kondycja psychiczna, bo jak męczymy ciało, to odpoczywa głowa, dobra kondycja fizyczna, dobra sylwetka, wydolność, no jest tego całe mnóstwo. No na pewno wad ma niewiele, natomiast zalet całe mnóstwo. Bieganie poprawia całą gospodarkę organizmu, przez co szczególnie takie cotygodniowe bieganie jako nawyk jest bardzo dobre przeciwko wszystkim chorobom. Kiedy jednak sposoby domowe nie są w stanie podołać naszym potrzebom, o pomoc zwracamy się już do specjalistów. Przede wszystkim trzeba nosić maseczki. Tam, gdzie dużo ludzi, tam, gdzie ludzie pracują w jakimś kolektywie, no to na pewno nosić maseczki. Po drugie, teraz jest zimno, był mróz niedawno, no to ubierać się cieplej. Witamina C jak najbardziej, witamina D, bo mamy mało słońca. Jak możemy zauważyć, istnieje wiele sposobów, aby nie dać się chorobie. Każdy dobrze wie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Mimo, że COVID dał nam w kość, to warto zadbać o nasze zdrowie. W zdrowym ciele, zdrowy duch.